Gryjowicz, Gryjowicz, tak na mnie powodzą ludzie poza mnie tygodni, pewnie oni rację mają, bo ja jestem. I tak mi zostanie, że tego ty nie zapamiętaj, że Gryjowicz, Gryjowicz, tak na mnie powodzą ludzie poza mnie tygodni, pewnie oni rację mają, bo ja jestem. I tak mi zostanie, że tego ty nie zapamiętaj, że to cię załatwa. Witamy bardzo serdecznie w drugim dniu festiwalu Zimowa Akcja Kabaretowa, który odbywa się w Żyrardowie. Jak widać po naszych twarzach, jest to drugi dzień naszego pobytu w tym pięknym mieście. Przed chwilą wystąpiliśmy. Damian, jak się czujesz? Ja czuję się świetnie, w przeciwieństwie do twojej... To nie jest trąd, to jest tylko skaleczenie, także... To zajdzie niebawem. Miałem dzisiaj bliskie spotkanie z Szybą w nocy, ale to nieważne. Jak oceniacie... Tak, bo chcieli zobaczyć protokół jury, ja im pokazałem. Coś miałem mówić. Jak wam się podobało, panowie, dzisiejszy występ? Graliśmy wczoraj, graliśmy też dzisiaj, przed chwilą. Jak się podobało? A czy trochę jedna rzecz mnie niezbyt zadowoliła, że musieliśmy występować jako pierwsi na nierozgranej jeszcze publiczności, ale wydaje mi się, że poszło fajnie, mieliśmy bardzo fajne reakcje i było fajnie. Ja mam jeszcze... Łukasz? Mi się nie podobało tylko to, że o mało co nie zemdlałem na scenie. Tak, mieliśmy taką małą wpadkę. Pozdrawiam Rafała, który mi szykował napoje energetyczne w Skałach oczywiście. Jak ogólnie oceniacie cały festiwal? Podejrzewam, że to pytanie jest ważne. Bardzo fajnie oceniamy, bo jest jedzenie, fajny nocleg, fajnie wszystko zorganizowane. Tam można zrobić takie szybkie ujęcie naszego akustyka, który pałaszuje wszystko, co się da. To jest Paweł. Panie w recepcji nie krzyczą, jak się szyba zbije w łazience. Biorą tylko 5 dych. Przychodzą z kasą fiskalną, kasują 5 dych i jest w porządku. Widocznie to u nich norma. Ale nie, wczoraj w nocy najedliśmy się trochę strachu, bo ostro to wyglądało, dosłownie. Oj tam. Oj tam, Mateusz jest twardy. Jestem tough guy. Próbowaliśmy go rozweselać. Mateusz jest twardy w porównaniu do Damiana. Damian jak miał takich parę odłamków tutaj szkieł. Oj, umieram. Wczoraj prawie mu jeszcze wybiłem oko tak, swoim tym palcem. Tak, musiał się przywilać ze mną i trafił mnie w oko. Nagle poczułem takie... Miękkie to. Myślał, że rękę Damian ma na twarzy. Nie, Mateusza, jak Mateuszowi się to stało w rękę właśnie, ten nieszczęsny wypadek, próbowaliśmy go pocieszać. Ja na przykład mówiłem, że na stypie się jeszcze będziemy z tego wszyscy śmiać. Nie wiem, czy... Powiedzieliśmy, że blednie w pewnym momencie. Ja ich nie słuchałem. Tylko był kotał i... Ja tylko mówiłem cichutko, że chcę spać. Ale spał w nocy jak Kapitan Planeta, z ręką tak, zabandażowany. Ruszałem na akcję. Nie, no zajdzie mi ta ręka. W sensie, pod tym Szklana Pogoda, było bardzo fajnie. Miałem dużo fajnych historii. Mateusz czuł od nas wsparcie. Dosłownie, takie ostre. I nie tylko wsparcie. Dobra, odejdź. Wszystko to jest jego wina, nie będę mówił dlaczego, bo to się nie nadaje do publikacji. Właśnie, dzisiaj mieliśmy małą zmianę skeczy, znaczy nie tyle, że zmiana, co dorzuciliśmy ten numer, trudne sprawy. No chyba się opłaciła, bo fajnie poszło. Tak mi się wydaje, jak uważasz? No, mamy nadzieję, że nie, mi się to spodobało. Bardzo fajnie, tylko cały czas mam wrażenie, że ten numer troszeczkę jest za długi, tak o 30 sekund i tam nudzi się trochę ta formuła, ale zobaczymy. Na pace go zagramy. No właśnie, na pace, to będzie nasz sądny dzień. Jakie plany, panowie, na najbliższy czas? Plany, bezpiecznie wrócić do domu. Jedyna osoba, która nadaje się do... Siedzi i je. Siedzi i je. Paweł, to już jest tektura, zostaw. Nie, no dobra. Za tydzień będziemy na pace, w piątek, w sobotę będziemy nad morzem, na gali piłkarskiej w Świeciu, tak, także generalnie u nas dużo się dzieje. Marzec zapowiada się bardzo, możesz mi tak przybliżyć? Nie. Marzec zapowiada się bardzo owocnie, jeśli dobrze policzyłem, mamy około 14 występów w marcu. Chyba ty. Patrz, zdziwienie Pawła. No, tak, nie będzie nas 2 tygodnie w domu. Chciałem coś powiedzieć jeszcze, mianowicie, że korzystając z okazji, bo rozumiem, że ten wywiad się zostaw mnie, niebawem ukaże, to zapraszamy wszystkich na 15 marca na godzinę 19:00 do klubu Krokodyl w Kielcach, w którym odbędzie się pierwszy wieczór komedii improwizowanej i bez cenzury, w którym wystąpimy my, czyli my, i Jarosław Pająk z kabaretu Wejrzesz, tak? Chcielibyśmy państwa również zaprosić na 17 marca do Ożarowa i Sandomierza, natomiast 18 marca do Staszowa. Wszelkie jakieś szczegóły będą prawdopodobnie na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na my plus Facebooku. My plus formacja Szatle. Tak. Będzie grubo. Oddał wszystko to, co chciałem powiedzieć. Prezentujemy państwu najpopularniejszy serial ostatniej dekady. Trudne sprawy. Ja oglądałem jeden odcinek i miałem dość, naprawdę. To czasami jak nie ma kabaretonu w telewizji. To jest ciężki kawał kinematografii, że tak powiem. Ja oglądałem kiedyś Pamiętniki z wakacji, jeden odcinek. To też jest fajne. Zapamiętaj ten czas, zrobiste. Fajne, ten fel wbija się w ucho, tak? No. Dosłownie. Już mi się coś innego wbiło dzisiaj w ucho. Dobra. Pozdrawiam, e-kabaret. Amen. Bo to dobry portal. Bo to dobry portal jest. Dziękujemy. Ja jestem Bartek. A ja mam na imię Łukasz, a mówią na mnie Skrzypek i ten... I z Tiruriru jestem. A ja jestem Bartek i mówią do mnie Bartek.
No i co, w sumie no, podoba nam się. Jest troszkę daleko, ale dla nas to nie problem. Mamy skrzypkowóz, taki mobil. Nawet jak jechaliśmy zimą do Lądka Zdrój, to zamienił się w bobsleigh. Tak. Tu jest właściciel. Może jakieś pytanie właściciel. Tak, zamienił się w bobsleigh. To była bardzo zabawna sytuacja, bo za nami jechały 2-3 samochody. I trzeba było się wymienić na takiej bardzo mocno śnieżonej drodze. No i się tak się trochę wjechaliśmy w zaspę. No i w ogóle się nie dogadywaliśmy. Nagle wyskoczyli wszyscy, zaczęli go pchać, po czym nawet się nie zatrzymując, wskoczyliśmy i pojechaliśmy dalej, jak w bobsleigh. Tak, nas prowadzi Jola, także jesteśmy pewni, jak jedziemy zawsze, jak Jola nas prowadzi. No, co występ, co trasę, Jola nam jakieś takie przygody serwuje, na przykład jedziemy dzisiaj, a tutaj nie ma drogi, szlaban. Ale Jola mówi, żeby jechać. Jola mówi, skręcie w lewo, a tutaj prosta droga. Ale ogólnie ufamy Joli, bo to jest Jola. Tak, Jola z nami pierwsza złona w nasz pak. I wtedy była strasznie zestresowana na scenie. Dlaczego była zestresowana? Ponieważ to był jej pierwszy występ, więc na pewno się bała tego, że musi występować. A czy Ola przedtem gdzieś występowała jeszcze? Tak, Ola występowała wcześniej w Gębie na jakimś takim wieczorze kabaretowym ogólnym, który organizował Władysław Sikora. Także ma duże doświadczenie. Troszkę, ale Ola bardzo dobrze się sprawuje, robi nam kanapki na drogę. Co jeszcze? I bardzo fajnie łapie intencje i fajnie się z nią gra, jest fajną osobą w ogóle. Tak, ale jest fajna jest, naprawdę. Drogie panie, spójrzcie na swoich mężczyzn. A teraz na mnie. Znowu na swoich mężczyzn. I znowu na mnie. Wasi mężczyźni nie są mną, ale mogą pachnieć jak ja. Dzięki nowemu Young Styles Bahamas. Jak większość rzeczy chyba powstał tak spontanicznie, nie? Tak, że wpadliśmy na pomysł ciach-ciach, bum-bum. Bartkowi się spodobał, nauczył się tak się, nie? A dlaczego wybraliście Bartka tego skeczu? Ponieważ Bartek ma najlepszą klatę. Zmuszasz mnie, żebym publicznie takie rzeczy mówił? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jarek Marek będzie prowadził weselną imprezę Klona, także... O. Tak. O. Klon będzie brać ślub. Pięknie. O. A ty mam coś powiedzieć od razu o ślubie? Nie, no, no powiedz, jak to się wydało. No, że ślub, Jarek, Marek, parę słów. Tam coś tam w gęsie, może będziemy też się bawili. Takie, takie. Znamy państwo ten rytm? Jeśli kiedyś koło was na skrzyżowaniu staje czarne, lśniące punto! Z ciemnymi szybami i szyberdachem i ze środka będzie dobiegało takie. To znaczy, że w środku siedzą tybetańscy mnisi z odkurzaczem. I jadą sobie cztery tacy doskonale łysi. To są tybetańscy mnisi. To są tybetańscy mnisi. Jesteśmy na chwilę po twoim występie. Jak się grało? Dobrze się grało, bardzo miło. Scena była publiczność normalnie przed sceną i za sceną nie było publiczności, więc właściwie normalnie się grało, tak. Śmiali się czasem płakali, jak to na moich występach. Było bardzo miło. I udało się wszystko, rozumiem, tak? Czy były jakieś wpadki? Zawsze coś się nie udaje. No dzisiaj mnie sięgał pilot na przykład do laptopa, więc były momenty przestoju. Nie, no ale to jest najfajniejsze w tej zabawie na scenie, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Mhm. Wiem, że dzisiaj masz specjalne wsparcie w postaci tej młodej damy. Tak, powiesz coś o niej? Tak, ta młoda dama, spotkałem ją przypadkowo zupełnie na ulicy przed chwilą i spytałem się, czy chce być moją córką i powiedziała, że chce. I jest to moją córką od teraz już. Ile ty masz lat, Aleszko? 8. O, 8. Myślałem, że jesteś starsza, to myślałem, że masz 18. A podobało ci się, jak tatuś występował? Tak, chociaż już kilka razy to słyszałam. Aha. A co ci się najbardziej podoba? Który numer? Nie wiem. Ja ci potem powiem, który ci się ma najbardziej podobać, dobrze? Ale czułeś wsparcie, tak? Tak, oczywiście. Zawsze czuję wsparcie córki i rodziny całej, wielopokoleniowej i tak dalej. Tak, stoją za mną. Nie, no tak. A często razem jeździcie na występy? Tak. Często jeździmy na występy.
ponieważ tylko w ten sposób mogę odrobić, odpokutować w domu swoją nieobecność, że odciąża moją żonę od tak uciążliwego towarzystwa. A jak ogólnie podoba Ci się cała zimowa akcja kabaretowa? Jeszcze nie zdarzyłem się tak jakby zapoznać, no bo przyjechałem, właściwie tam jest kamera, ja tutaj mówię, myślałem, że to tutaj w ogóle nagrywacie tym, a to tam jest, ale ukryta kamera. Więc tak, co ja, o czym to ja mówiłem? Aha, mówiłem o tym, że nie wiem jeszcze jak jest. Wydaje mi się, że jest fajnie, ale jestem tu od 2 godzin, miałem próbę, potem występ. Zaraz się rozejrzę, zobaczę co to za budynek, pozwiedzam trochę, poznam ludzi. Na razie jest bardzo przyjemnie, pewnie tak pozostanie. Bo mówi się, że zima jest trochę mniej obfita w wydarzenia kabaretowe niż lato. A jak było w twoim przypadku? Zapadałeś w zimowy sen, czy pracowałeś sumiennie w tym roku? Nie, mam to szczęście, że akurat pracowałem dużo, dużo występów, jak na mnie dużo występów oczywiście. Dosyć aktywnie działamy we Wrocławiu, mamy jakieś kabarety, poligony kabaretowe, mamy dużo imprez cyklicznych, więc siłą rzeczy się występuje często. Miałem parę wyjazdów, grałem poza Wrocławiem. Teraz też jestem trochę w trasie, więc nie narzekam jakoś specjalnie na zimę. Mogłyby być takie zimy częściej. Znaczy, żeby tylko cieplej było, tak z 25 stopni. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Też bardzo dziękuję. I możesz wracać do jedzenia. Do pizzy, tak. Szczęśliwie. Ludzie mówią mi, hej, dlaczego już sam, kiedy niebo płacze? A ja odpowiadam im, hej, lubię kiedy pada deszcz, bo nie widać moich łez. Jest z nami kabaret, słuchajcie, który wystąpił dzisiaj jako gwiazda wieczoru. Cześć. Cześć. Jesteśmy kabaret. Jesteśmy kabaretem, słuchajcie. Przejechaliśmy z Zielonej Góry drogą. Przejechaliśmy drogą. Kolega, widzę, zmęczony. Podróżą. Bo nie, bo właśnie teraz mamy takie coś, że siedzimy w samochodzie i tak Tomek zawsze śpi w samochodzie. A my z Januszem gadamy i prowadzimy samochód. Jeden z nas prowadzi samochód i... Jeszcze chwilka, Tomek, zjeżdżamy z autostrady. Autopilot. Tak. Autopilot włączony, dlatego możemy porozmawiać. Jesteśmy na chwilę po waszym występie. Jak wam się grało na Zaku? To był bardzo sympatyczny występ. To już jesteśmy po? Tak. Nie chciałem ci powiedzieć, taki Krzysiek za ciebie zagrał. Krzychu. Krzychu Kondradowski. On dostaje kasę, nie, czy ja? Forsę dostajesz ty. O, spoko. Tomek za każdy występ dostaje 16 zł i pilnuje tego jak pacierza. Wieczorem, bo jest bardzo wierzący. No i występ, wracając do występu, to był bardzo sympatyczny występ. Był bardzo sympatycznym występem, ten sympatyczny występ. On był, jakby miał tak jednym słowem powiedzieć, to ja był... Może, nie wiem, sympatyczny. No, wyjąłeś mi to z ust. Nie, mi się wydaje, że był bardzo sympatyczny. Wiesz co, nie wiem czy... Nie chcę się kłócić tutaj przed kamerami ekabaret.pl. Pozdrawiamy w ogóle ten portal, często tam wchodzimy, oglądamy różne skecze kolegów, koleżanek. Głównie siebie. Gołe baby. No, a nie, na ekabaret nie ma gołych bab. Jak nie ma? Nie jest ma taka zakładka, baby. Jest taka zakładka tam na dole. Yes. Taka... Yes. Uważam, że to świństwo, że do tej pory nie wiedziałem. Nie wiem, czy pamiętasz, co powiedziałeś rok temu na zakończenie Zaka? Na pewno pamiętam. Pamiętam. Właśnie, ja mam ten problem, bo to już parę... Dzisiaj sprawdzałam na nagraniu. Dzisiaj było parę razy właśnie ktoś mi tak powiedział, że no tak jak w tamtym roku, pamiętasz, z tej strony tam taka pani wychodziła i ja mam pamiętać. Nie pamiętam, co powiedziałem. Powiedziałeś, że kto nie przyjdzie w tym roku, ten zgniły jajo. A, no i okazało się, że nie w ogóle nie śmierdziało na sali, nie, czyli nie było zgniłych jaj. Tak, ja czułem takie koko coś tam. Koko... Tak. Albo takie albo Kokos Chanel. Takie kulki na mole. Tak, tak. Też trochę,
Tak, no okazało się, że sala była pełna, dobrze widziałem swoim zezowatym okiem i to ten, bardzo fajnie. To jest fajny przegląd, że widzowie mają możliwość zobaczenia kabaretów, które niekoniecznie jeszcze występują gdzieś w telewizji, ten przegląd, niekoniecznie gdzieś na szerokich wodach są, tylko cały czas jeżdżą na konkursy. I to świetne, że widzowie, a to były fajne kabarety. Całe te wszystkie te cztery podmioty to był kawał fajnej sztuki kabaretowej. No, radosnej młodej. Tak. Wcześniej, więc. Tak. I ja jestem 6 razy na tak, żeby takie przeglądy, festiwale odbywały się w różnych miejscach Żyrardowa. Czyli ogólny poziom ZAK jak najbardziej zadowalający, tak? Bardzo wysoki. Jeden z wyższych poziomów ZAK-a. Nie, to naprawdę. Bardzo sympatyczny. 10 w stali ZAK-a. Nam jeszcze łatwo grało, ponieważ wcześniej 2 godziny młodzi artyści, ambitni, szaleni. Rozkręcali ich. Tak, rozkręcali. Mamy taką zasadę, że gramy tylko na rozkręconej publiczności. Dlatego wozimy ze sobą 4 konkursowe zespoły. Właściwie kabaret, słuchajcie, organizuję przy każdym swoim występie konkurs. Przeglądy kabaretowe. Przegląd dla kabaretów, bo lubimy grać po prostu tak. Jako piąty zespół. Tak, ja zawsze to poprowadzę, bo to jakoś tak, żeby już nie mnożyć kosztów, prawda? Jak już jesteś, w pakiecie. Tak, jak już człowiek jest. Dlatego jeździmy autobusem, takim dużym. No, wesoły jest ten autobus, sympatyczny. Bardzo. Kabaret, słuchajcie, zaprasza na ZAK-a. Na ZAK-a 2013, bo... Tak, teraz jest 12? Tak, 13, bo miejmy nadzieję, że on się odbędzie i będzie tak samo fajnie jak w tym roku, a w tym roku było sympatycznie. A ja bym chciał jeszcze tak, to jest pozdrowić. Coś takiego... Pozdrowić? Tak, właśnie chciałem pozdrowić, bo dzisiaj mnie policjanci zatrzymali i prosili, żebym pozdrowił ich w telewizji. To pozdrawiam was w telewizji internetowej. Panowie policjanci, trzymajcie się. Pilnujcie tych, co przekraczają prędkości, ale nie do końca wszystkich. Ale kabareciarzom odpuszczajcie. Odpuszczajcie troszkę, chociaż czasem mandaty dawajcie, żeby nie było, że nikomu nie dajecie. Jak nie mają płyty ze swoim nagraniem, to nie dawajcie. To zastrzelić. Tak. Jak trzeba. Że nagrodę, hulkę otrzyma kabaret Czwarta Fala. Moi drodzy, decyzją waszą, czyli decyzją wielopołowego jury w postaci publiczności, zresztą przekonacie się publiczności Żyra Brzydzińskiej. Ja ci dam. Ja mam mikrofon, ja mówię. I ta Żyra Brzydzińska publiczność. Oraz jedna żyradowska. Postanowiła główną nagrodę, czyli Grand Prix w postaci pięknej statuetki, oni nic nie sugerują, bałwana. Nagroda publiczności, że mała akcja kredytowa, że dać 25 lutego 2012 roku i nagroda finansowa, 5 tysięcy złotych brutto. To połowa 5 tysięcy brutto. Otrzymał kabaret Czwarta Fala! Dobry wieczór, tutaj kabaret Czwarta Fala. Pozdrawiamy z Żyrardowa, gdzie właśnie otrzymaliśmy informację, że wygraliśmy ten zacny przegląd. Także coś chcecie powiedzieć? Cieszymy się. Bardzo zadowoleni. Bałwanka dostaje moja córeczka Gabrysia, którą bardzo pozdrawiam. Jak tylko się nauczy obsługiwać i buszować w internecie, na pewno to obejrzy. Pozdrawiamy Lady Gabę, cześć. Tak, Lady Gabę. Juhu. Bardzo się cieszymy i dziękujemy żyradowskiej publiczności. Było wdechę. Dziękujemy. Jeszcze chciałem powiedzieć, Czwarta Fala Kałasznikow 2-0. A jest dopiero luty. A to dopiero luty, a już niebawem paka. Nagrywamy kawały. Dobra, teraz te kawały, co się nagrywa. Czy ciszę? Nagramy chwilę ciszę. Nie patrz!